Czy można w jakiś sposób zapobiec występowaniu chorób neurodegeneracyjnych? Otóż można. Nie sposób tutaj nie wspomnieć o diecie MIND, która została skonstruowana właśnie po to, żeby opóźniać procesy starzenia się komórek nerwowych. Dieta MIND jest połączeniem diety śródziemnomorskiej i diety DASH z uwzględnieniem konkretnych grup produktów, które mają udokumentowany wpływ pozytywny na funkcjonowanie umysłu. Mowa tutaj konkretnie o dwóch grupach produktów spożywczych, które warto włączać do codziennej diety, żeby zachować sprawność umysłu na lata. Mówimy tutaj o ciemnozielonych warzywach liściastych, które są ogromnym, fantastycznym źródłem związków antyoksydacyjnych, które właśnie walczą z tym stanem zapalnym i stresem oksydacyjnym, który powoduje niszczenie się komórek nerwowych. Drugą grupą produktów są owoce, ale też nie wszystkie, konkretne, truskawki, jeżyny, borówki, maliny. Te owoce mają udokumentowany pozytywny wpływ na funkcjonowanie umysłu, również dzięki zawartości związków o działaniu antyoksydacyjnym, czyli przeciwzapalnym, polifenoli. I teraz chciałabym Państwu powiedzieć kilka słów na temat kompozycji tej diety, dlaczego warto konkretne grupy produktów włączać, a które warto ograniczyć. Tutaj od razu chciałabym zaznaczyć, że też z perspektywy psychodietetyka w żaden sposób nie należy wprowadzać schematu wszystko albo nic. Tutaj już w badaniach wykazano, że średnie zastosowanie się do koncepcji diety MIND ma już pozytywne efekty. Także to nie jest tak, że muszę się albo stosować na 100%, albo wszystko przegrane, wszystko już za mną. Nie. Warto wprowadzać małe zmiany, chociaż trochę, żeby faktycznie wspomóc ten umysł. Zacznijmy od ciemnozielonych warzyw liściastych. To są na przykład jarmuż, szpinak, brokuły. Przy okazji brokuły są fantastycznym źródłem związku zwanego sulforafan, który ma działanie przeciwnowotworowe, więc w ogóle to już dodatkowa korzyść. Inne warzywa również mają ogromny wpływ na funkcjonowanie prawidłowego umysłu, a to za sprawą błonnika, którego są źródłem. W ogóle warzywa są źródłem prebiotyków, między innymi błonnika, które odżywiają bakterie jelitowe. I dzięki temu, że te bakterie jelitowe mają pożywienie, one zaczynają produkować wartościowe kwasy tłuszczowe w jelicie, które odżywiają te komórki jelita. Kiedy nie odżywiamy się prawidłowo, na przykład nie mamy błonnika w diecie w ogóle, nadużywamy alkoholu, jemy bardzo dużo nasyconych kwasów tłuszczowych, wówczas nie wytwarzają się te prawidłowe bakterie, wówczas nie ma pożywienia dla komórek, które tworzą jelito, no i dochodzi, tak jak już wspomniałam, do zwiększonej przepuszczalności jelit i zwiększonego stanu zapalnego. Także wprowadzanie warzyw, zwłaszcza ciemnozielonych warzyw liściastych, jest szalenie ważne, żeby zachować prawidłowe funkcjonowanie umysłu. Kolejną grupą, którą warto wprowadzić, są ryby, a konkretnie tłuste ryby morskie, które są źródłem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodziny N3. Kwasy omega-3, konkretnie kwas dokozaheksaenowy i eikozapentaenowy, czyli inaczej DHA i EPA. Nazwy są dosyć trudne, ale skrótowo DHA-EPA warto zapamiętać. DHA tworzy tkankę mózgową. DHA buduje błony komórkowe, więc on jest ogromny, jest bardzo ważny, żeby zachować prawidłową strukturę błon komórkowych, a także prawidłową strukturę w ogóle mózgu. Te ryby powinniśmy włączać przynajmniej raz w tygodniu. I już dowiedziono, że już jedna porcja ryby tygodniowo, mniej więcej 100 gramów, co nie jest dużo, 100 gramów ryby tygodniowo obniża istotnie ryzyko zachorowania na chorobę Parkinsona. Zatem warto je wprowadzać do diety. Kolejną grupą produktów są orzechy. Orzechy, czy migdały, czy orzechy makadamia, czy orzechy włoskie, siemię lniane. Raz, że jest to błonnik, to po pierwsze, który już jak wiemy odżywia mikroflorę jelitową, ale dwa, to też są wielonienasycone kwasy tłuszczowe typu N3, chociażby w siemieniu lnianym czy w orzechach włoskich, które, to o tym nie wspomniałam, ale mają działanie przeciwzapalne, czyli też łagodzą ten cały, powiedzmy taką tą bombę tykającą, która jest cały czas w naszych jelitach, albo te komórki, ten układ odpornościowy przywracają do równowagi.
ale także są źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, na przykład tutaj mam na myśli migdały czy orzechy makadamia. Kolejną grupą produktów jest tłuszcz, ale też konkretny tłuszcz, mianowicie oliwa z oliwek. Oliwa z oliwek czy awokado są źródłem kwasu oleinowego, który wpływa na prawidłowe funkcjonowanie układu krążenia. Poza tym w oliwie z oliwek znajdują się irydoidy. Są to substancje o działaniu przeciwzapalnym, czyli cały czas tutaj mówimy dalej, działamy w temacie działania przeciwzapalnego, tego łagodzenia cały czas tego stanu, który powoduje niszczenie się neuronów. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie oliwy z oliwek do codziennej diety. Kolejną grupą produktów jest na przykład wino czerwone, ale też nie w ogromnych ilościach, tylko kieliszek dziennie. Ponieważ wino czerwone jest źródłem resweratrolu. Znowu, jest to związek o silnym działaniu antyoksydacyjnym, czyli przeciwzapalnym. Tutaj też kieliszek dziennie wystarczy. Warto również wprowadzić fasolę i inne nasiona roślin strączkowych, z tego względu, że jest to dobre źródło białka, a poza tym dostarcza prebiotyków, czyli tych substancji, które odżywiają mikroflorę jelitową. Bardzo ważnym produktem w codziennej diecie jest także gorzka czekolada. A to za sprawą, gorzka czekolada, to za sprawą wysokiej zawartości polifenoli, znowu związków o działaniu antyoksydacyjnym. Im więcej kakao, tym więcej tych związków. Wykazano, że gorzka czekolada może spowalniać procesy starzenia albo poprawiać sprawność umysłową. Zatem im więcej kakao, tym lepiej. Poza tym kakao jest źródłem magnezu, który wpływa na prawidłowe przewodnictwo nerwowe, zatem tym bardziej warto go włączać do diety. Drugą grupą, kolejną grupą jest także mięso drobiowe. Ponieważ raz, że jest to źródło białka o wysokiej wartości, ale dwa, też drób jest źródłem niewielkiej ilości, ale jest wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. A jak już wcześniej wspomniałam, te wielonienasycone kwasy tłuszczowe związane są również z redukcją ryzyka zachorowania na chorobę Parkinsona. Zatem warto też je włączyć do diety. Ponadto pełnoziarniste produkty zbożowe są również w grupie tych produktów, które są zdrowe dla umysłu. Mowa tutaj na przykład o kaszach, mowa tutaj o pieczywie pełnoziarnistym, o ryżu czy o makaronie. I dlaczego? Ponieważ są źródłem błonnika, który odżywia mikroflorę jelitową, zapewniając prawidłową integralność tych cegiełek, które budują jelito. Kolejnym produktem, który warto włączyć, abstrahując już od diety Mind, ponieważ nie jest on akurat zawarty w tym schemacie, ale ma udowodnione działanie neuroprotekcyjne, czyli chroniące komórki nerwowe przed destrukcją, jest chociażby kawa czy herbata. Herbata zielona, herbata czarna, zwłaszcza herbata zielona, która jest źródłem silnego antyoksydantu, czyli galusanu epigallocatechiny. I one również wspomagają funkcjonowanie umysłu. No ale z drugiej strony, czy są jakieś produkty, które warto ograniczyć albo które w ogóle warto wykluczyć? Są. Jest kilka grup produktów, nad którymi trzeba się troszeczkę zastanowić. Przede wszystkim są to pokarmy dostarczające nasyconych kwasów tłuszczowych, a mianowicie czerwone mięso. Nasycone kwasy tłuszczowe, niestety, one powodują zwiększoną przepuszczalność jelita, czyli rozszczelniają komórki, dzięki czemu te nieprawidłowe bakterie mogą przenikać do krwiobiegu. Kolejną grupą, którą trzeba, powiedzmy, nie eliminować, ale ograniczyć, to jest na przykład masło. I tutaj znowu jest kwestia tych nasyconych kwasów tłuszczowych. Jednakże to nie jest tak, że masło nie możemy jeść na co dzień. 10 gramów dziennie to jest taka, czyli łyżka, to jest taka wartość, która jest ok, która jest bezpieczna. Kolejną grupą, którą moim zdaniem jako dietetyka należy zminimalizować do minimum, są po prostu słodycze i wyroby cukiernicze. Z tego względu, że de facto nie dostarczają żadnych wartości odżywczych, są smaczne, ok, ale z drugiej strony tak, zero błonnika, czyli nie odżywiamy w ogóle mikroflory jelitowej, cukier, gdzie
też mogą, może to zaburzać powstawanie, zaburzać występowanie prawidłowej mikroflory jelitowej, czyli zaburzać skład tych bakterii. A trzy, najczęściej zawierają utwardzane tłuszcze, które są źródłem tak zwanych kwasów tłuszczowych trans. I kwasy tłuszczowe trans są szalenie destrukcyjne dla organizmu, ponieważ to one wzmagają tę całą reakcję zapalną. Są przyczyną insulinooporności, cukrzycy typu drugiego. Zatem tak naprawdę nie warto je w ogóle włączać do diety, jeżeli wiemy, że mamy w perspektywie inne produkty, które są równie smaczne, też mogą być słodkie, ale nie są aż tak destrukcyjne dla naszego organizmu. Także słodycze komercyjne czy wyroby cukiernicze warto ograniczyć do minimum. Również w kontekście alkoholu, no niestety tutaj nadużywanie tej używki też będzie powodowało zwiększenie przepuszczalności jelit, no i niestety nieprawidłowe funkcjonowanie umysłu. Kolejną grupą, która powinna też zostać ograniczona, są sery. A to też wynika z zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych, przy czym na przykład parmezan możemy wprowadzić jak najbardziej, ponieważ nie jemy go w aż tak dużych ilościach, a parmezan dostarcza bardzo duże ilości wapnia. A wiemy, że u osób chorych na Parkinsona też te niedobory wapnia mogą występować. Także mam nadzieję, że w tym filmie przekazałam Państwu dostateczną ilość informacji na temat diety Mind i zachęciłam Państwa do wprowadzenia jej w codzienne życie, pamiętając, że nie ma tutaj schematu wszystko albo nic. Już wystarczy naprawdę wprowadzić co drugi dzień ciemnozielone warzywa. Okej, truskawki czy borówki, fajnie, fasole co trzy razy w tygodniu i to już będzie naprawdę satysfakcjonujące. To też nie jest tak, że jeden produkt załatwi nam całe zdrowie. Nie, liczy się tutaj ogół. Więc im dłużej stosujemy się do, powiedzmy, tego schematu żywieniowego, im bardziej dbamy o własny umysł poprzez codzienne wybory żywieniowe, tym możemy spodziewać się lepszych efektów w przyszłości.